czary prysły, bo to nasze zmysły. Nie win ducha, porozmawiaj o odruchach. Czy wrodzone, czy nabyte, to odruchy znakomite. Tym krótkim wierszykiem, którego autorem jest recenzentka moich filmów, wspaniała Beata Kling, chciałbym rozpocząć kolejny film biologiczny na kanale Lekcje w sieci eksperymentalnie. We wstępie chciałbym Wam również pokazać pewną liczbę, powinna się tutaj pojawić, postarajcie się ją zapamiętać, jeszcze do niej wrócimy. No i teraz dopiero możemy rozpocząć nasz dzisiejszy film. Poproszę w takim razie o intro. W tym odcinku zgłębimy tajemnicę układu nerwowego. Oczywiście nie omówimy go całego, co to to nie. Nie pozwalają nam na to ramy tego filmu. Na pewno chciałbym skupić się na pewnym obszarze znajdującym się w mózgu, który będzie umożliwiał interpretację impulsów płynących do niego z naszego narządu wzroku. Konkretniej opowiemy, w jaki sposób ten obszar może nas najzwyczajniej oszukiwać i dawać złudne wrażenie tego, co widzimy, czyli po prostu nas zmylić. Mam nadzieję, że ten fragment filmu Wam się spodoba i sami będziecie mogli sprawdzić, czy Wasz mózg również uda się oszukać. Oprócz tego omówimy również odruchy. Powiemy, czym są odruchy oraz jakie wyróżniamy ich rodzaje. Przed nami dzisiaj dużo obserwacji, więc zapraszam Was do wspólnej zabawy i nauki. Nasz mózg jest niezwykle ciekawy i intrygujący. Poznaliśmy wiele informacji na temat działania mózgu, ale wciąż jest wiele zagadek, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi. Ciekawe, czy kiedykolwiek je poznamy. Mózg jest jednym z elementów mózgowia. Oprócz niego mózgowie tworzą również móżdżek oraz pień mózgu. Powierzchniową warstwę mózgu tworzy kora mózgowa. Jest ona zbudowana z ciał komórek nerwowych i tą część nazywamy istotą szarą. Na pewno spotkaliście się z takim określeniem jak rusz swoje szare komórki. To właśnie dlatego, że istota szara jest odpowiedzialna za takie czynności jak myślenie czy pamięć. Zaraz pod istotą szarą znajduje się istota biała, która zbudowana jest z aksonów komórek nerwowych. Jeżeli chodzi o korę mózgową, to możemy wyróżnić w niej obszary, które będą odbierać mniej więcej podobny typ bodźców. Takie obszary nazywamy płatami i na tej podstawie wyróżniamy cztery płaty. Czołowy, ciemieniowy, otyliczny i skroniowy. W płatach znajdować się będą ośrodki. W płacie czołowym znajduje się na przykład ośrodek ruchu. W płacie ciemieniowym ośrodek dotyku. W płacie otylicznym ośrodek wzroku, a w płacie skroniowym ośrodek dźwięku. Oczywiście to tylko kilka przykładów, ponieważ takich ośrodków jest zdecydowanie więcej, ponad 200. My natomiast zajmiemy się teraz płatem otylicznym. To właśnie tam powstają wrażenia, które są odpowiedzią na bodźce wzrokowe odbierane przez narząd wzroku, którym są oczy. Kolory, które widzimy, powstają tak naprawdę w naszym mózgu. Do naszego oka trafia fala świetlna o określonej długości, która będzie odbierana przez receptory znajdujące się na siatkówce oka. Powstaje wtedy impuls nerwowy, który następnie trafia do płata potylicznego. I to właśnie w płacie potylicznym analizowana będzie długość fali świetlnej i dzięki temu nasz mózg będzie widział ją jako określony kolor. To zresztą wyjaśnia, dlaczego ten sam obraz widziany przez różne zwierzęta może mieć całkowicie inny kolor. Spróbujmy teraz nasz mózg troszeczkę przechytrzyć. Pokażę Wam kilka złudzeń optycznych. Zacznijmy od prostego złudzenia optycznego. Pokażę Wam rysunek. Spróbujcie powiedzieć, co widzicie. Jest to wazon, a może dwoje ludzi. Czasami nasz mózg musi zinterpretować obrazy, które nie są jednoznaczne. Jedni widzą właśnie wazon, inni dwoje ludzi. Oczywiście pomimo, iż widzimy cały czas ten sam obraz, to możemy go postrzegać zupełnie inaczej. Raz możemy widzieć wazon, a raz ludzi, ale nie będziemy widzieć obu rzeczy jednocześnie. Można powiedzieć, że nasz mózg sam sobie wszystko powoli tłumaczy i analizuje, ale nas
informuje tylko o efekcie końcowym. Nie włącza nas w swój tok pracy. Czyżby się z nami w ogóle nie liczył? Chyba coś w tym jest, prawda? Bo ciągle nas zadziwia. Teraz proszę Cię, abyś przez 10 sekund patrzyła na czerwony kształt, który pojawi się za chwilę na ekranie. Koniecznie włącz pełny ekran. Po skończonym czasie należy spojrzeć na ścianę. Zapraszam Was do zabawy ze zmysłem wzroku. Patrzymy teraz na czerwone koło. Nie mrugajcie, tylko patrzcie cały czas w jeden punkt. I teraz przenosimy wzrok na ścianę. Co widzicie? Zwróćcie uwagę na kolor i kształt tego, co widzicie na ścianie. Elementy siatkówki, które są odpowiedzialne za odbieranie barwy czerwonej, uległy w pewnym sensie zmęczeniu, więc po przeniesieniu wzroku na ścianę oko nie potrafi przez chwilę zinterpretować zmiany, która nastąpiła i dzięki temu widzimy na ścianie coś, czego nie ma. Magiczne, prawda? I prawdziwe, wytłumaczone. Teraz kolejna iluzja. Przed Wami zdjęcie statyczne, czyli takie, które się nie rusza. Czy jesteście w stanie zaobserwować ruch na przedstawionym zdjęciu? Okazuje się, że taki ruch jest spowodowany mruganiem oraz niewielkimi ruchami gałek ocznych. W ten prosty sposób jesteśmy w stanie oszukać nasz mózg, który w momencie, kiedy ma do czynienia z kontrastem, cieniami, kolorami, błędnie interpretuje obraz. Mam nadzieję, że po tych iluzjach nie boli Was głowa i możemy przejść dalej. Z racji tego, że dzisiejszym tematem odcinka jest układ nerwowy, to w takim razie dzisiejsza zagadka biologiczna również powinna go dotyczyć. W takim razie dokładnie posłuchajcie, co dla Was przygotowałem. Kiedy czegoś nie wiesz na sprawdzianie, to pojawia się niespodziewanie. Zawsze, kiedy terminu zbliża się kres, towarzyszy Ci... No właśnie. Dokończenie tego zdania to odpowiedź do dzisiejszej zagadki. Myślę, że nie powinno być z nią żadnego problemu. Oczywiście, odpowiedź do niej pojawi się na końcu tego filmu. Myślę też, że tak naprawdę nie potrzebujecie tej odpowiedzi. Ale pamiętajcie, że oprócz samej odpowiedzi do zagadki zawsze również umieszczam garść informacji, która jest związana z tym zagadnieniem. Dlatego proszę, żebyś posłuchała do końca. Ze względu na budowę, układ nerwowy możemy podzielić na ośrodkowy i obwodowy. Do ośrodkowego układu nerwowego zaliczamy mózgowie oraz rdzeń kręgowy. Funkcją tych elementów będzie tak naprawdę kontrola całego organizmu, jak również wydawanie poleceń, które przekazywane będą do odpowiednich narządów. Na obwodowy układ nerwowy składają się nerwy wychodzące z ośrodkowego układu nerwowego. Funkcją nerwów będzie przekazywanie informacji ze środowiska zewnętrznego do ośrodkowego układu nerwowego, jak również przekazywanie informacji z mózgowia lub rdzenia kręgowego do innych części ciała. Czasami jednak, aby nasz organizm mógł szybko zareagować, niektóre informacje nie będą trafiać do naszego mózgu od razu. Gdy na przykład wśród swoich bliskich mamy niemowlaka i dotkniemy palcem jego wewnętrznej części dłoni, dziecko ją zaciska. Jest to wrodzony odruch chwytania. A pamiętacie sytuację, gdy niespodziewanie oślepi Was światło? Albo gdy na przykład dotkniemy bosą stopą rozgrzanego piasku, albo gdy poczujemy zapach świeżego chleba czy pieczonego ciasta, albo gdy dotkniemy gorącego garnka, na pewno jesteście w stanie przypomnieć sobie inne podobne przykłady, prawda? I teraz omówimy to na prostym przykładzie. Dziecko, które pierwszy raz widzi kaktusa, chce go dotknąć. Po dotknięciu kolców takiego kaktusa momentalnie zabiera swoją rękę. Dzieje się to automatycznie. Dopiero po chwili do mózgu trafia informacja o wykonanej czynności. Taka automatyczna reakcja na bodziec to odruch. Natomiast droga, którą pokonuje impuls nerwowy od narządu,
który odbiera dany bodziec do narządu, który będzie odpowiedzialny za wykonanie pewnej czynności, to łuk odruchowy. Na łuk odruchowy składa się kilka elementów. Wróćmy w takim razie do naszego hipotetycznego przykładu. Wróćmy właśnie do ukłucia się kolcami kaktusa. Ukłucie będzie odbierane przez receptory bólu, które znajdują się w skórze. Takie receptory są właśnie pierwszym elementem łuku odruchowego. Następnie informacja w postaci impulsu nerwowego będzie przekazywana za pomocą neuronów. Pierwszy jest neuron czuciowy, który będzie docierał do ośrodkowego układu nerwowego i tam będzie się kontaktował z neuronem pośredniczącym, który następnie będzie przekazywał informacje do neuronu ruchowego. Następnie taki neuron ruchowy docierać będzie do mięśnia, który odpowiedzialny będzie za zabranie ręki. Taki mięsień w łuku odruchowym nazywany będzie efektorem. Efektorami w łuku odruchowym mogą być również gruczoły, które będą wydzielać różne substancje, np. ślinę, jako efekt pojawienia się pokarmu w jamie ustnej. Przygotujmy prostą obserwację, w której sprawdzimy mój czas reakcji organizmu. W tym celu będę potrzebował drugą osobę, która wesprze mnie w tym działaniu. Muszę wygodnie oprzeć swoją rękę o stół w ten sposób, aby moja dłoń znajdowała się poza stołem. Druga osoba będzie potrzebować linijkę, której koniec będzie trzymać w miejscu, gdzie zaczyna się moja dłoń. Zadaniem mojego pomocnika będzie w pewnym momencie puścić linijkę, natomiast moim zadaniem będzie ją złapać. Dlatego muszę przygotować rękę do chwytu. Następnie na linijce mogę odczytać długość, przy jakiej udało mi się ją złapać. Oczywiście możemy wykonać wiele takich prób, a wyniki naszego eksperymentu przenieść do tabeli. Następnie, po uzyskaniu takich wyników, możemy wyliczyć średnią. Ale w jaki sposób długość fragmentu linijki ma nam dać odpowiedź na pytanie o czas reakcji? Okazuje się, że jeżeli złapiemy linijkę na wysokości około 20 cm, to wówczas czas reakcji organizmu wynosi około 0,2 sekundy. Jeżeli złapiemy na wysokości 40 cm, no akurat moja linijka tyle nie ma centymetrów, ale gdybyście Wy taką linijkę posiadali, to wtedy czas reakcji wynosi około 0,3 sekundy. Tak, czyli to już jest dla nas informacja, która będzie zdecydowanie bardziej cenna. Jeżeli będziemy taką czynność powtarzać wiele razy, to będziecie mogli zauważyć, że oczywiście ten czas reakcji organizmu jest zdecydowanie krótszy niż na początku wykonywania obserwacji. Czyli zobaczcie, trening jest niezwykle ważnym elementem, czyli powtarzanie, uczenie się podczas odruchów warunkowych, czyli nabytych. Zobaczcie też, jak w biologii wszystko się ze sobą łączy, prawda? Odruchy możemy podzielić na bezwarunkowe, czyli wrodzone, jak również warunkowe, czyli nabyte. Odruchy bezwarunkowe u wszystkich z nas są takie same. Nasz organizm w ten sam sposób będzie reagować na bodźce. Niektóre odruchy bezwarunkowe występują tylko przez kilka pierwszych tygodni od urodzenia, natomiast niektóre występują przez całe życie. Dobrym przykładem jest odruch Babińskiego, który występuje u dzieci do 4 roku życia. Polega on na tym, że podczas podrażnienia skóry stopy dziecka następuje odgięcie palucha do góry, natomiast pozostałe palce się zginają. Spróbujcie podobną obserwację przeprowadzić na przykładzie swojej stopy i porównajcie z tym wynikiem. Czy u Was jest podobnie? Innymi przykładami odruchów bezwarunkowych jest na przykład odruch mrugania. W momencie, kiedy na przykład ktoś klaśnie Wam przed oczami. Inny przykład to chociażby odruch kichania w chwili, kiedy zostanie podrażniona błona śluzowa nosa. Spróbujmy teraz zaobserwować odruch kolanowy. W tym celu wykorzystamy młotek neurologiczny. Potrzebujemy na pewno do tego drugiej osoby, która wygodnie usiądzie i nogi będą swobodnie zwisać. Dodatkowo możemy poprosić taką osobę, aby nie patrzyła w kierunku przeprowadzonej obserwacji,
albo żeby nawet zamknęła oczy. Teraz delikatnie uderzamy młotkiem poniżej rzepki, gdzie znajduje się kurczliwe włókienko mięśniowe. Co możemy zaobserwować? Widzimy, że noga się prostuje, tak jakby odskakuje bez wiednia. Jest to prawidłowy odruch, który powinniśmy zauważyć po takim uderzeniu. Osoba badana nie miała wpływu na poruszenie nogą. Nie wiedziała, kiedy uderzymy młotkiem w kolano. Jest to przykład odruchu bezwarunkowego, który pojawia się automatycznie i jest niezależny od naszej woli. Oprócz odruchów bezwarunkowych wspominałem również o odruchach warunkowych. Są to inaczej odruchy nabyte. Powstają w wyniku powtarzania wiele razy tej samej czynności. Wówczas nasz organizm zaczyna się uczyć reagować na takie bodźce automatycznie. Postaramy się podać może przykład bardziej współczesny. Praktycznie każdy z nas posiada telefon komórkowy. Aby go odblokować, oczywiście można wykorzystać w tym celu przycisk odblokowywania. Tak więc wyobraźmy sobie, że mamy taki telefon, który aby odblokować, trzeba nacisnąć przycisk z boku. No i oczywiście za każdym razem, jak będziemy chwytać taki telefon do ręki, to pierwsze, co będziemy robić, to będziemy go odblokowywać, przyciskając właśnie ten przycisk z boku. Ale co się stanie, jeżeli nagle zmienimy telefon na taki, który odblokowuje się od spodu? No, mogę się założyć, że przez pierwsze dni, a może nawet i dłużej, jak będziemy brać taki telefon do ręki, to będziemy szukać tego przycisku z boku. No ale niestety go tam nie znajdziemy. Dopiero po chwili dojdzie do nas informacja, że przecież, aby odblokować ten telefon, to nie naciskamy tego przycisku z boku, bo go tam nie ma, tylko trzeba nacisnąć od spodu. Tak więc wtedy zmieniamy swój sposób odblokowywania. Ale oczywiście jest to czynność świadoma. Dopiero jeżeli będziemy wiele razy powtarzać taką czynność, czyli będziemy odblokowywać właśnie od spodu takiego telefonu, to wówczas w naszym organizmie wytworzy się taka reakcja automatyczna. Będzie to odruch warunkowy, który zastąpi poprzedni odruch. No i właśnie dzięki temu dostęp do na przykład SMS-a będzie o wiele szybszy. Następnym odruchem, który sprawdzimy, jest odruch źreniczny. Polega on na adaptacji oka do zmieniającej się ilości światła, które pada na siatkówkę. W tym celu będziemy potrzebowali niewielkiej latarki. Kiedy na siatkówkę pada niewielka ilość światła, wówczas zobaczcie, jak wygląda źrenica. Teraz dostarczymy większą ilość światła do siatkówki. Jak mogliście zobaczyć, źrenica zmniejszyła swoją średnicę. Czy wiecie, dlaczego tak się stało? Zbyt duża ilość światła mogłaby uszkodzić oko, dlatego źrenica jest mniejsza, aby uniemożliwić dotarcie do siatkówki zbyt wielu promieni słonecznych. Warto w tym momencie wspomnieć, że tak naprawdę źrenica jest otworem i to, czy ten otwór będzie większy czy mniejszy, zależeć będzie od skurczu mięśni tęczówki. Tęczówka jest elementem, który nadaje naszym oczom barwę i to właśnie jej czynny ruch będzie umożliwiał zwiększanie lub zmniejszanie się otworu, czyli właśnie źrenicy. W takim razie tęczówka działa w podobny sposób jak przesłona w aparacie fotograficznym. Zanim jeszcze przejdę do końca filmu, to chciałbym, żebyś sprawdziła się w krótkim quizie. Przygotowałem kilka pytań, więc w takim razie do dzieła. Pierwsze pytanie. Informacje z narządu wzroku trafiają do kory mózgowej w płacie. Oczywiście, że impulsy nerwowe trafiają do płata potylicznego. To właśnie tam znajduje się ośrodek wzroku. Kolejne pytanie. Istotę szarą tworzą. Prawidłową odpowiedzią są ciała neuronów, czyli komórek nerwowych. To właśnie one stanowią istotę szarą, która odpowiedzialna jest na przykład za myślenie. No to w takim razie przejdźmy dalej. Krzywienie się na widok cytryny jest przykładem odruchu. Jest to przykład odruchu warunkowego. Krzywienie się na widok cytryny nasz organizm kojarzy z jej kwaśnym smakiem, który na pewno już nieraz próbował.
No i w takim razie, czy macie jeszcze siłę na ostatnie pytanie? Jeżeli tak, no to w takim razie słuchajcie. Najbardziej znanym psem w badaniach nad odruchami jest... O tym nie mówiliśmy w dzisiejszym odcinku, ale mam nadzieję, że dobrze wiedziałeś, że najbardziej znanym psem jest właśnie pies Pawłowa. To właśnie Pawłow podczas pracy, podczas badań nad psami dokonał przełomowego odkrycia dotyczącego odruchów warunkowych. No i w takim razie skończyliśmy quiz. Pochwal się koniecznie swoim wynikiem w komentarzach do tego filmu. Jeżeli udało Ci się odpowiedzieć na wszystkie pytania prawidłowo, no to w takim razie jesteś mistrzem dzisiejszego odcinka. Dzisiejsza zagadka była, mam nadzieję, że prosta. Oczywiście bardzo częstym towarzyszem człowieka jest stres. Jest to reakcja naszego organizmu na sytuacje, które są dla nas nowe, które wymagają od nas większej aktywności, większego wysiłku. Układ nerwowy jest jednym z układów, który będzie taką reakcję regulować. Oprócz tego również przyczyniać się będzie układ dokrewny, czyli układ hormonalny. Pod wpływem wydzielanych hormonów, np. adrenaliny, w naszym organizmie możemy zaobserwować wiele zachodzących zmian. Zresztą te zmiany mogą być wykorzystywane np. do wykrywania kłamców. Sztuka wykrywania kłamstwa to mentalizm. Ale wróćmy w takim razie do zmian w organizmie. No bo właśnie, co się dzieje w naszym organizmie w przypadku takiej sytuacji stresowej? Na pewno zdecydowanie szybciej pracuje nasze serce, które będzie tłoczyć większą ilość krwi, która będzie bogata w tlen do komórek ciała. Oprócz tego zwiększa się również częstość oddechów, no bo przecież skądś ten tlen we krwi musi się znaleźć. Z wątroby uwalniane będą zapasy glukozy, co będzie powodowało wzrost stężenia glukozy we krwi. Te wszystkie czynności są po to, aby dostarczyć substratów do oddychania tlenowego do komórek ciała. Dzięki temu uwolniona energia będzie mogła zostać wykorzystana przez organizm. Dobrze, no to w takim razie co jeszcze możemy zaobserwować w naszym organizmie? Na pewno poszerzają się źrenice, zwiększa się chociażby napięcie mięśni, czy wzrasta aktywność naszego mózgu. Wszystko jest dobrze, jeżeli taki stres nie trwa długo. Mobilizuje nas wtedy do zwiększonego wysiłku, po prostu mobilizuje nas do działania. Gorzej, jeżeli taki stres jest długotrwały. Wówczas zamiast nas mobilizować, będzie tak naprawdę doprowadzał do tego, że nasza praca będzie mniej efektywna, tak naprawdę będzie ją uniemożliwiać. Może być wtedy przyczyną tego, że będziemy bardziej zmęczeni, albo może doprowadzić do wystąpienia chorób układu nerwowego. Ze stresem oczywiście możemy sobie radzić. Jeżeli na przykład stresujesz się zbliżającym sprawdzianem, no to w takim razie warto się do niego dobrze przygotować. No tak, tak, to już wiem. To też już umiem. Dzięki temu żadne zadanie, które pojawi się na sprawdzianie, nie powinno sprawić Ci problemów, ponieważ na wszystkie będziesz znać przecież odpowiedź. Jeżeli stresujesz się jakąś sytuacją, warto również robić coś, co sprawia Ci wiele radości. Na przykład możesz słuchać muzyki. Dobra muza. Możesz również na przykład czytać książkę. Ciekawe, ciekawe. Możesz również na przykład udać się na spacer z psem. To wszystko powoduje, że nie myślisz o przykrej sytuacji. Na pewno pomocna będzie również rozmowa z kimś bliskim. Albo na przykład również możesz porozmawiać z pedagogiem czy psychologiem. Zawsze pomogą Ci znaleźć jakieś rozwiązanie z trudnej sytuacji albo podpowiedzą, w jaki sposób możesz sobie z nią radzić. Ważne jest to również to, abyś pomyślał o właściwym odpoczynku. Pamiętaj o odpowiednio długim śnie. Podczas snu nasz organizm, a tym samym układ nerwowy, może odpocząć od wszystkich informacji, które do niego napływały w ciągu całego dnia.
Stres może mieć dla nas negatywne znaczenie, a w szczególności negatywny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego musimy z nim walczyć, aby w naszym życiu zapanował spokój i ład. W miarę możliwości oczywiście należy unikać sytuacji stresowych, albo możemy również starać się spojrzeć na te sytuacje w całkowicie inny sposób. Pamiętajcie, że pozytywne myślenie jest chyba jednym z najważniejszych elementów walki ze stresem. Więc moi drodzy, myślcie pozytywnie. Dzięki odruchom tak naprawdę przez całe życie zdobywamy nowe umiejętności. Wychodzi w takim razie na to, że odruchy są podstawą uczenia się. Dlatego jesteśmy w stanie zapamiętać nowe informacje tylko, jeżeli będziemy je powtarzać. Jeżeli odruchy warunkowe nie są powtarzane przez długi czas, to wówczas nasz mózg pozbywa się takich zbędnych informacji i odruch zanika. Jest to niezwykle ważne, jeżeli chcemy dobrze przygotować się na przykład na sprawdzian z biologii. Aby efektywnie zdobyć wiedzę z całego działu, musimy materiał powtarzać. Możemy to robić oczywiście na wiele różnych sposobów. Na przykład możemy czytać temat w podręczniku i podkreślać najważniejsze informacje. Możemy również wykonywać notatki, chociażby w zeszycie przedmiotowym. Jest wiele sposobów na to, aby efektywnie nauczyć się i przygotować chociażby do właśnie sprawdzianów w szkole. Sprawdźmy w takim razie na sam koniec jeszcze Waszą pamięć. Na samym początku filmu prosiłem Was o zapamiętanie pewnej liczby. Czy jesteście w stanie ją teraz powiedzieć? To oczywiście była liczba 127. Jeżeli właśnie przed chwilą ją powiedziałeś, to gratuluję, Twoja pamięć jest perfekcyjna. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Bardzo miło mi, że mogłem gościć na ekranach Waszych komputerów, telefonów. Koniecznie poszukajcie innych złudzeń optycznych, ponieważ jest ich cała masa, a jak sami mogliście zobaczyć, jest przy tym bardzo dużo zabawy. Więc koniecznie na to zobaczcie, zerknijcie również na inne filmy z kanału Lekcje w sieci eksperymentalnie. Do usłyszenia!